Cześć, witajcie! Dziś zapraszam Was na recenzję naprawdę wyjątkowego smartfonu, jednego z najciekawszych smartfonów tego roku. Ja wiem, że już to słyszeliście. No tak, słyszeliście to na pewno mniej więcej rok temu, bo wtedy pojawił się Asus Zenfone 9. A w tym roku, w tym oto skromnym pudełku, przyjechał Asus Zenfone 10. Jak wypada tegoroczny model? Posłuchajcie! Najważniejsze nie zmieniło się. Wciąż mamy do czynienia z kompaktowym flagowcem. Kompaktowym oczywiście jak na dzisiejsze czasy. 5,9 cala kiedyś czyniłoby smartfon ogromnym, a dziś to kompakt. Zresztą popatrzcie, dla porównania obok mamy Realme 11 Pro Plus, którego niedawno dla Was testowałem. No widzicie, że ten Asus jest sporo mniejszy i tak naprawdę jest jednym z dwóch porządnych niewielkich telefonów, jakie są na rynku. No bo poza tym Zenfonem mamy jeszcze wybór małego iPhone'a. No i tyle. A jak ktoś nie chce iPhone'a, to albo jest skazany na jakieś byle jakie Androidy, a jeżeli chce flagowej specyfikacji i niewielkich wymiarów, no to wybór ma tak naprawdę ograniczony do tego jednego modelu, który tak naprawdę nie ma konkurencji, bo jedynym zagrożeniem mogą być dla niego klapki. Ale klapka oczywiście jest droższa i klapki nie każdy chce, prawda? Po tym przydługim wstępie pora przyjrzeć się smartfonowi. Jeżeli uważacie, że niewiele się zmieniło od ubiegłego roku, to ja się z Wami zgodzę, bo rzeczywiście zachowano styl poprzednika, czyli Zenfona 9, z tymi dwoma charakterystycznymi dużymi guziczkami obiektywów. Oczywiście różnice są, ale żeby je zauważyć, to naprawdę trzeba się smartfonowi poprzyglądać. Dostrzeżemy je w detalach, no i oczywiście w nowych kolorach obudowy, których do wyboru jest aż 5. Poza tym, który widzicie takim błękitnawo-szarym, mam jeszcze na przykład bardzo efektowną miętową zieleń, czy też taką mocną, intensywną czerwień. W każdym razie smartfon może naprawdę się wyróżniać i wyglądać naprawdę fajnie. Jak widzicie, ramka telefonu jest tutaj czarna i praktycznie w każdym kolorze poza białym czarna taka będzie. Biały dla odmiany ma rameczkę srebrną, ale nadal czarne obiektywy. W każdym razie wygląda to niebanalnie i fajnie, a do tego tył pokryto tworzywem o bardzo przyjemnej w dotyku strukturze. Ona przypomina mi nieco papier, ale tak naprawdę dla mnie najważniejsze jest to, że prawie się to nie brudzi. Troszeczkę ślady palców zostają, ale naprawdę nieznacznie. Bardzo jest to odporne na zarysowania. Nie przyczepiają się do tego paproszki. No i w razie upadku oczywiście też się nie potłucze. Ekran chroni szkło Gorilla Glass Victus, ale ja nie miałem na moim egzemplarzu fabrycznie naklejonej folii ochronnej, zatem nie potrafię Wam powiedzieć, czy te, które trafią do sklepów, będą ją miały. W każdym razie dobór szkiełka nie będzie jakoś szczególnie trudny, bowiem ekran jest płaski, a oczywiście Asus tutaj przesłał mi dowody, że będą dedykowane szkiełka do tego smartfona w sprzedaży, zatem od razu proponuję sobie takie szkło zakupić i nakleić tak na wszelki wypadek. Pokrowce, jak Asus mi udowadnia, również będą, ale nie musicie kupować osobno pokrowca, bowiem firmowy pokrowiec, i to całkiem porządny, znajdzie się już w zestawie ze smartfonem, który, dodam jeszcze, obejmuje oczywiście ładowarkę i kabel USB. Ale wróćmy do samego smartfona. Wykonanie jak najbardziej premium. Może oczywiście niektórym przeszkadzać to, że tył nie jest szklany, a ja, żeby było premium, to dla niektórych musi być szkło. Nie, moi kochani, wcale nie musi, moim zdaniem. Wygląda to naprawdę fajnie, bardzo przyjemnie to leży w ręku. Metalowa ramka potęguje wrażenie solidności. Boję się, że ona się będzie troszeczkę może wycierać w tej ciemniejszej wersji, ale na razie mój egzemplarz wygląda jak nowy, zatem może moje obawy są trochę przesadzone po prostu. Pomimo tego, że telefon jest niewielki, udało się zmieścić mini jacka, zatem jak jakiś producent tłumaczy, że mini jack mu się po prostu nie mieści w obudowie, to moim zdaniem ściemnia, no bo Asusowi jakoś się zmieściło, mimo że telefon jest mały. Bardzo fajnym szczegółem jest otoczenie przycisków głośności i klawisza włącznika na boku obudowy. Oczywiście w klawiszu zintegrowano czytnik linii papilarnych, który działa bardzo dobrze, moim zdaniem. A poza tym, że jest bardzo wygodnie położony i dobrze działa, to jeszcze ma dodatkową funkcję. Możemy przypisać mu dodatkowe działania do podwójnego naciśnięcia czy do dłuższego przytrzymania, ale to nadal nie koniec jego możliwości, bo może on jeszcze robić zagładzik. Niziając go w górę lub w dół, możemy na przykład sobie scrollować tekst na ekranie. Bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie dla tych, którzy mają większe dłonie i nie zawsze ten mały ekran im odpowiada. Ja na przykład wolę większe smartfony i tego nie ukrywam. Niemniej ten gładzik to moim zdaniem świetny pomysł i według mnie
mógłby się znaleźć w każdym innym smartfonie z Androidem, który tylko ma boczny czytnik linii papilarnych. Wcale bym się nie obraził. A, i byłbym zapomniał, obudowa jest oczywiście pyło- i wodoodporna w klasie IP68, no ale przecież to oczywiste, mamy w końcu do czynienia z flagowcem. Małym, ale jednak flagowcem. A skoro flagowiec, to spodziewamy się też flagowego wyświetlacza. No cóż, ten jest niewielki, ale jak najbardziej w porządku, jak najbardziej flagowy. AMOLED oczywiście. Oczywiście z wysokim odświeżaniem, które w niektórych aplikacjach dochodzi do 144 Hz, ale tak na co dzień do 120. Przy większości typowych zadań tylko niektóre gry wyciągną te 144, no ale i tak mamy 120, więc jest dobrze. Do tego mamy naprawdę wysoką jasność, sięgającą 1100 nitów oczywiście przy ustawieniu na automacie, a sam automat reguluje jasność się bardzo dobrze i tutaj w zasadzie nie mam się do czego przyczepiać. Ekran jest doskonale czytelny w słoneczne dni, kiedy padają na niego bezpośrednio promienie słoneczne, no, ale bez problemu możemy korzystać ze smartfona, czyli ja jestem z tego wyświetlacza zadowolony, a oczywiście ci, którzy mają drobniejsze dłonie, będą z niego zadowoleni jeszcze bardziej, bo w zasadzie daje się ogarnąć bez problemu jedną dłonią. Dla mnie to żadna sztuka i wyobrażam sobie, że gdybym miał nawet trochę krótsze paluchy, to też byłbym z tego wyświetlacza zadowolony. Być może powiecie, tak jak zresztą mówiliście przed rokiem, że ekran mógłby mieć węższe ramki. Wiecie co, no pewnie mógłby, ale podejrzewam, że te ramki są efektem tego, że po prostu sam smartfon jest niewielki i musiało tam się coś jeszcze pod nimi zmieścić najwyraźniej. Myślę, że gdyby Asus mógł te ramki zmniejszyć bezproblemowo, to by to po prostu zrobił, bo na pewno telefon wyglądałby jeszcze efektowniej. Na wyświetlaczu, moi drodzy, oczywiście Android 13, oczywiście z firmowym interfejsem Asusa, który jest nakładką całkiem sympatyczną i nieprzeładowaną zbędnymi dodatkami. Na starcie nie przerazi Was nadmiar dodatkowych aplikacji, chociaż oczywiście dodatki będą już preinstalowane. Jeżeli chodzi o układ przełączników czy menu ustawień i tak dalej, to wszystko jest typowe, tutaj żadnych udziwnień nie dokonano. Pomimo niewielkich rozmiarów wyświetlacza, Asus i tak dodał tutaj tryb jednoręczny, czyli możliwość jeszcze dodatkowego pomniejszenia tego interfejsu dla wygodniejszej obsługi jedną dłonią. Są oczywiście wszystkie popularne gesty. Dodano też taki boczny panel ze skrótami, który sobie możemy włączyć. Jest też menu dla graczy, zabawnie zwane typowo dla Asusa Genem Gear. Są oczywiście wszystkie typowe funkcje, których spodziewamy się w Androidzie, włącznie z gestami. Przypominam też o możliwości poszerzenia funkcjonalności bocznego klawisza włącznika i czytnika linii papilarnych. Ekran jest AMOLEDowy, więc oczywiście nie mogło zabraknąć Always On Display. No i do tego jest jeszcze ciekawy interfejs pleckowy. Klepiąc plecki dwa razy albo trzy razy możemy sobie włączać różne funkcje, na przykład robić screenshota albo włączać aparat fotograficzny. Zatem jeżeli chodzi o interfejs, jest jak najbardziej w porządku, o niczym Asus nie zapomniał, niczym nas nie wkurza, a jeżeli chodzi o aktualizację, to firma gwarantuje dwa duże update'y, czyli dwie generacje Androida do przodu, no i 4 lata update'ów zabezpieczeń. Mój egzemplarz aktualnie ma poprawki datowane na początek kwietnia, no tu mogłoby być już ciutkę lepiej, nie? A jak to maleństwo w ogóle działa? Moi drodzy, w małym ciele wielki duch, czyli flagowe bebechy, które po prostu czynią z tego malucha naprawdę mocnego gracza. Bańka 300 w AnTuTu jest? No jest. Stabilność działania? Jest. Równiusieńka praca procesora, bez żadnego throttlingu, bez nagrzewania się. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, bo telefonik jest malutki, on się naprawdę bardzo minimalnie tylko nagrzewa i bardzo stabilnie pracuje przez cały czas, nawet kiedy go zapędzimy do ostrej orki. Po iluś tam przejściach benchmarkowego stres testu nadal cały czas była pozioma krecha, co strasznie mnie zaskoczyło, no bo spodziewałem się, że tak mały telefon będzie miał marne chłodzenie, będzie się mocno nagrzewał i strasznie trotlował. A tu się okazuje, że jednak można to zrobić dobrze. No i Asus to zrobił bardzo dobrze. Oczywiście są trzy różne wersje pamięciowe. Ja testowałem tą najmocniejszą. No, natomiast myślę, że nawet ci, którzy wybiorą podstawkę 828, nie będą zawiedzeni, aczkolwiek oczywiście ja proponuję zawsze wybór najmocniejszej wersji, na jaką was stać. Topka to tutaj jest 16 plus 512 giga i zdecydowanie tą właśnie zalecam. Pamiętajcie, że pamięci tutaj nie powiększycie już kartą, więc tyle ile jest, tyle będziecie mieli do dyspozycji. Prędzej czy później, wiadomo, pamięć się zapcha. W roli narzędzia komunikacyjnego ten smartfonik spisuje się po prostu idealnie.
Ja tutaj nie mam się do czego przyczepić. Wszystko działa tak, jak powinno działać. Żadnych problemów z interfejsami łączności nie zauważyłem. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku w słuchawce, jest po prostu przednia. Jeżeli chodzi o głośniki, to słuchajcie, też zabawnie, bo w tym małym ciałku zmieszczono stereo. Co prawda jest to stereo asymetryczne, czyli dolny głośnik, ten większy, górny, ten mniejszy w słuchawce. Niemniej stereo jest i do tego gra całkiem sympatycznie. Może nie jest to jakaś tam potęga brzmienia, ale wiecie, od takich głośniczków trudno potęgi wymagać. Natomiast jest wyczuwalna troszeczkę stereofonia, jest trochę basu, głównie z tego dolnego głośnika. Nie kują te dźwięki w uszy, co najważniejsze. Daje się tego posłuchać. Jeżeli chodzi o dźwięk, jest po prostu bardzo dobrze. Oczywiście dodam, że w interfejsie telefonu jest cały dział poświęcony ustawieniom dźwięku. Jest oczywiście korektor brzmienia. Także myślę, że ci, którzy lubią sobie muzyczki posłuchać, to będą tutaj na pewno usatysfakcjonowani. A czy będą usatysfakcjonowani miłośnicy zdjęć i filmów? Myślę, że też. 50 aparat podstawowy, 13 szerokokątna, 32 do selfie. To po prostu dosyć mocny zestaw, który zapewnia przynajmniej dobre, a w większości przypadków bardzo dobre efekty fotografowania i filmowania. Po kolei, jeżeli chodzi o zdjęcia dzienne, to tu nie bardzo jest się nad czym rozwodzić, bo jakość jest po prostu znakomita. Fotki wykonywane głównym aparatem są pełne barw, wyraziste, ostre, po prostu fajne w odbiorze. Aparat szerokokątny trochę ustępuje, ale co najważniejsze, zdjęcia robione szerokim kątem nie różnią się, przynajmniej na pierwszy rzut oka, znacząco od tych robionych aparatem głównym. Podobne jest odwzorowanie kolorów. Jest może minimalna różnica w kontraście, ale to tak już trochę czepianie się na siłę. A co ciekawe, producent jeszcze proponuje tutaj dwukrotne przybliżenie, takie dostępne za pomocą jednego tapnięcia w ekran, które ma również zapewniać dobrą jakość obrazu, niemalże bezstratną, i faktycznie zapewnia. Oczywiście musimy pamiętać, że to nie jest takie prawdziwe optyczne przybliżenie, gdzie obiektyw sobie podjeżdża do przodu, zmienia ogniskowo. Nie, to jest po prostu wycinek z matrycy, ale jest to robione całkiem fajnie i spokojnie można tego używać, efekty też będą dobre. Oczywiście dalsze przybliżanie, no to już jest przybliżeniem cyfrowym, to sobie w ogóle odpuśćmy, dajmy spokój. No a jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, też jest całkiem fajnie. Mamy tutaj dedykowany tryb nocny i z jakości zdjęć wykonywanych po zmroku również można być zadowolonym, aczkolwiek proponuję zdecydowanie od razu włączyć ten tryb nocny i się go trzymać. Nie mam zastrzeżeń większych do działania HDR-u, podobnie jak do efektów rozmywania tła. Jeżeli chodzi aparat przedni, to też jest fajnie. Zastosowano tutaj matrycę RGBW, czyli z dodatkowymi białymi pikselami, co ma dawać lepsze efekty, szczególnie przy słabym oświetleniu. No i faktycznie selfiakom też wiele zarzucić nie można. Najrekomenduję filmowanie tym smartfonem. O, jak on fajnie filmuje, ma bardzo dobrą gimbalową stabilizację i to nie jest żaden bajer, żaden gimnik marketingowy, tylko faktycznie jest to coś, co działa i robi robotę. W dodatku może działać łącząc stabilizację optyczną ze stabilizacją cyfrową. Rzeczywiście, na przykład do filmowania w marszu, tam dla różnych vlogerów, którzy sobie opowiadają różne rzeczy idąc, to ten telefon będzie naprawdę świetnym wyborem. A jeżeli chodzi o interfejs fotograficzny, no to prosty, przyjazny, przejrzysty, schludny. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. A czy przyczepię się do akumulatora? Pewnie spodziewacie się, że jest malutki. No właśnie, nie do końca jest taki malutki, bo ma 4300 mAh i utrzymuje ten telefon przy życiu bez problemu przez cały dzień. A jeżeli nie przeginacie z graniem, z filmowaniem i tak dalej, no to i dwa dni też popracuje. Jak dla mnie akumulator jest jak najbardziej w porządku. Natomiast nie do końca jestem usatysfakcjonowany tempem ładowania. No bo przewodowe ładowanie odbywa się z mocą 30 W. To nie jest nic, co można by w obecnych czasach jakoś nie wiadomo jak bardzo wychwalać. Bądźmy szczerzy, tutaj konkurencja jednak oferuje trochę więcej, ale na pocieszenie Asus dał nam ładowanie indukcyjne 15-watowe. 15 indukcyjna to już jest w porządeczku. Tutaj akurat już, jeżeli chodzi o indukcję, to Asus nie ma się czego wstydzić. A pamiętajmy, że upchnąć tyle dobra w tak niewielkiej obudowie, to też nie jest łatwo, bo popatrzcie, stereo upchnęli, flagowe bebechy z dobrym chłodzeniem upchnęli, gimbalową stabilizację, mini jacka wsadzili nawet, a i ta bateria też nie jest najmniejsza, no bo 4300 to jednak, zważywszy na wymiary obudowy, no całkiem porządnie. No i mimo to jeszcze ta cewka do indukcji tam weszła. No, powiem szczerze, że ja naprawdę Asusa podziwiam, bo gdyby to był smartfon normalnej wielkości, no to spoko, luz, wszystko się mieści.
No ale jednak ten smartfon jest kompaktowy. Patrzcie, ja go w zasadzie mogę całkowicie schować w dłoni, czego nie jestem w stanie praktycznie żadnym innym smartfonem, może poza rzeczonym na wstępie małym iPhone'ikiem, zrobić. I myślę, że to właśnie ten kompaktowy rozmiar, połączony z flagowymi możliwościami, z topowym wyposażeniem, czyni ten smartfon po prostu naprawdę wyjątkowym i jedynym w swoim rodzaju. Czy ja go polecam? Powiem wam szczerze, sam sobie bym go nie kupił, bo dla mnie jest akurat za mały, ale ci, którzy potrzebują małego smartfona, naprawdę będą usatysfakcjonowani, bo nie muszą, wybierając mały smartfon w przypadku tego Asusa, iść na żadne, podkreślam, żadne kompromisy, bo dostaną i tak wszystko, co najlepsze, tylko w kompaktowej formie. No i na koniec powinienem powiedzieć dwa słowa o cenach. No tak jak się spodziewacie, są równie flagowe jak wyposażenie tego telefonu. Zaczynamy od 3799 zł za model podstawowy 8128. Średni wariant 8256 to już są 4000 bez złotówki, a topowy taki jak ja testowałem 16 plus 512 giga, no to 4499. No nie są to jakoś przesadzone ceny, są to ceny adekwatne do tego, co ten telefon pod względem wyposażenia sobą reprezentuje, no bo kosztuje mniej więcej tak jak typowy flagowiec, no bo w końcu flagowcem jest. Tyle, że w miniaturowej formie, która myślę bardzo wielu użytkowników przekona. Mnie założenia tego telefonu naprawdę przekonały i jest to sprzęt, wierzcie mi, godny polecenia, ale podkreślam przede wszystkim tym, którzy szukają smartfonu mieszczącego się bez problemu w dłoń. To właśnie dla nich Asus robi takie rzeczy. Ale cóż, nadchodzi moment pożegnania z Asusikiem, zatem dziękuję wam bardzo za oglądanie, no i zapraszam na następne filmy. Do zobaczenia, cześć!